Właściwie myśmy wyszli jakieś 1500 osób, nie wiem, czy zostało się 120. Bo ludzie padali jak muchy. Kto nie dotrzymał kroku, to zastrzelono. I też kto je, byli ludzie, którzy jedli, bo już nie dostaliśmy więcej jedzenia, to jedli śnieg. Szliśmy właściwie 3 dni. 18 pod wieczór, to było w czwartek, wyszliśmy. Pierwszej nocy zrobiliśmy jakieś 30 km. To pewnie cegielni. Ja wiem, to mam to zapisane gdzieś tam. Odpoczyliśmy. Pod wieczór doszliśmy do Gliwic. Z Gliwic na zajutrz w sobotę szliśmy już do pociągu. Otwarte wagony, 120 ludzi. Jak pani potrzebowała zrobić od tego, to odpychać innych do ręki, wyrzucać. I nie pojechać daleko, 15 km od Gliwic. I tam zatrzymali. Prawdopodobnie Niemcy chcieli te wagony, by wywieźć Niemców z Gliwic, uciec na zachód. I tam była strzelanina. Wtedy myśmy uciekli. Pierwszy dom, Heraus, bo to Ślązacy to najczęściej byli. To nie prosił 2 razy. Ale potem przychodzi kobieta z ciastem. Szła z piekła. Ani słowa, ale wyłamała kawałek, dała. No, no już zjedliśmy. Idziemy dalej i nagle ktoś nam robi tak. Już nie można uciec, dochodzimy i on za tym krojcem. Ale już weszliśmy, tam już siedzą. Siedziało 2, jedli. Dali nam też gorąco wodę, żeby się troszeczkę umyć. Po 4 dni w śniegu, 20 poniżej. Ja nie wiem, jak by się wytrzymali. Kobieta, kalabiś świętej pamięci, jedzie z jedzeniem dla męża do kopalni i ona zatrzymuje się i mówi, dokąd jedzie. Ja mówię, no, dokąd oczy niosą. Ja jadę do Gruby, bo oni tam mówią po półniemiecku, tak, z jedzeniem dla męża. Poproszę sąsiadkę, koleżankę tu, przyjmie was dobrze, jak nie, to wracam się i pójdziecie ze mną. Szczęście, że koleżanki nie były, tylko córka i przyjęła nas. Bo gdybyśmy poszli z nią, dzisiaj ja wiem o tym, jest tu książeczka, śladami krwi, to ten człowiek, który napisał tę książkę, powiedział, byście 20 minut, ona też by zapłaciła życiem. Ta wieś była bardzo proniemiecka. Przyszła, to poleciała do księdza i on jej powiedział, że jeżeli się uratowali, to Bóg chce, żeby się zostali.